Cześć, witam serdecznie tutaj z kuchni. Powiem tak, ochłodziło się u nas. Jest 10 stopni, nie bym powiedziała, rano było chyba 9 stopni bodajże. Zimno było, piję popołudniową kawę. Jest godzina 13:31. Mamy w pół do drugiej, my już po obiedzie. A na obiad mieliśmy paluszki rybne, jajko, kalafior. I przed obiadem byliśmy trochę poloteć po sklepach, no bo Robert ma urlop, to staram się wykorzystać pewne rzeczy. Powiem szczerze, prezenty na święta już mam właściwie kupione, prawie, można powiedzieć. Tylko wiadomo, coś do siebie ewentualnie i do Roberta i to by było na tyle, bo prezenty do wszystkich innych są już kupione. Kaspi też już ma. Już nawet zapakowany. Takiej dużej tasi. Ale to będziemy kiedy indziej robić. I prezentować, jak będziemy rozpakowywać. W każdym razie tak. Dzisiejszy dzień rozpoczął się, no powiem szczerze, trochę miałam stres. Bo się zamotałam. Od wczoraj się zamotałam, w sumie ostatnio w ogóle zamotana chodzę, że Kacper teoretycznie miał mieć dzisiaj terapię w Centrum dla Autystów, ale jej nie miał, bo dzisiaj robiłam porządki w skrzynce mailowej i przeglądałam sobie maile. I natrafiłam na mail od terapeutki. I ja tak patrzę, ona ma dzisiaj urlop i że w terapii dzisiaj nie ma. A ja wszystkim rozgadałam, w szkole poinformowałam panią, busa poinformowałam, że Kacper będzie odebrany przez nas i wcześniej i że nie pojedzie busem. No i po prostu prawie to schrzaniłam, po prostu prawie to spieprzyłam, bo gdybym nie oglądała tego maila, to po prostu by było, pojechałabym sobie na terapię, myślę, że ten, pocałowałabym klamkę, a do tego jeszcze biedny Kacper by zarwał ostatnią lekcję, przykładowo. No i stres potem jeszcze z busem, ze wszystkim i tak dalej, i potem tak, wiecie. No i ostatnio czuję się taka nieskoncentrowana. Mam duże problemy z pamięcią ostatnio. Jakoś tak mi umykają pewne rzeczy, bo jak jest za dużo terminów, a mój kalendarz mówi na listopad, prawie połowa kalendarza jest zasypana terminami. Nigdy tak w Polsce nie miałam. Co tydzień, oprócz ostatniego tygodnia listopada, jeśli bym pojechała na te sanatorium, to co tydzień właściwie mam jakieś terminy. Nie, że co tydzień, ale dzień w dzień jest jakiś termin. No ale niestety listopad zawsze zaciśnięty, no bo grudzień jest takim miesiącem luźniejszym z tego względu, że dużo ludzi przerzuca terminy na listopad, żeby to wszystko tam uciść. No ja sobie to tak zrobiłam i po prostu zrobiło się tego masa tych terminów. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No i tak polataliśmy trochę po tych sklepach. Byłam w Chibo, byłam w Intersporcie z Robertem. Kupiliśmy Kacperkowi Weckmana, bo w Niemczech jest święto świętego Marcina, chciałam powiedzieć. I tak, tu się chodzi z takimi latarniami i się robi pochody. I się je takiego, to się nazywa Weckman, takiego człowieczka z fajką, można kupić bez. W tym roku te Weckmany, oczywiście duże Weckmany zdrożały, kosztują 3,19, a wcześniej u piekarza. A wcześniej te Weckmany kosztowały 2,50. Patrzcie, co inflacja zrobiła w zeszłym roku, czy dwa lata temu? Nie.
Już w zeszłym roku był jeszcze po 2,50, a w tym roku poszło 65 centów do góry za Wegmana. Straszny. I tak to wygląda. Co? Za chwilę Wam pokażę, co sobie Robert kupił. I w sumie ja sobie poszłam do Chibo i kupiłam sobie no takie ocieplane rajstopy, bo stwierdziłam, a nóż widelec kiedyś się założy jakąś spódniczkę albo coś. Nie będę musiała marznąć. Nie miałam rajstop ocieplanych, bo po prostu tego nigdy nie potrzebowałam, rzadko chodzę. Ale mówię tak, z kuli tego, że ostatnio sobie kupiłam spódniczkę, no to sobie kupiłam takie rajstopy, żeby pasowały do całości. Tak, także za chwilę Wam to pokażę. A za chwilę Wam się pokaże tutaj model w postaci Roberta. Robert nietypowy sobie kolor kupił, niestandardowy, ale jest bardzo ładny, zobaczcie sami. No, Robert, tu przywitaj się. Witam Was wszystkich. Pokaż, co sobie kupiłeś w promocji w Intersport. Fajna, fajna kurteczka. Naprawdę ciepło jest. Fajna kapuca, no nie? Miękka. Taka grubsza troszkę, można powiedzieć. Fajna. Aż taka grupa to nie jest, ja ci powiem, ale ona, on to jest taka jesienno-wiosenno, znaczy coś taka ma, przejściówka. Ona taka, ona robi takie wrażenie takiej grubej, ale taka... Ale ładny jest. Kolor ma. Podoba mi się. No, no. Taki nietypowy kolor, nie? Udało się jeszcze znaleźć w moim rozmiarze. No, bo do ciebie ciężko rzeczy znaleźć w promocji w tym rozmiarze, bo same małe, wszystkie te duże. Jakoś tak wykupione. Robert musi... Jaki to? L-ka? XL-ka? To jest XL. No, XL-ka, bo ty jesteś wysoki. L-ka już by była na ciebie za mała, więc... Po co za małe kurtki kupować? Jeszcze się skurczy i co? Ale fajnie wygląda. Fajna no. Kurteczka. No. Opłaciło się, nie? Ceny nie będę mówić, bo drogo. No drogo, a droga, ale niby promocja. Wiesz, to sklep sportowy i niestety ceny tam takie są. A i tak była promocja, no nie? O, i tu Paulina się kupiła takie termo-strumpfhozy. Termiczne rajstopy są bardzo grube. Mają lajkrę. I to są szciby. Rozmiar 36-38, bo to był najmniejszy. No i tak. Z recyklingu nawet one są. A jaki skład? Jest tu coś o składzie? 93% poliester standardowo, bo... O, patrzcie, nawet po polsku pisze. Fajnie. No i tak wyglądały nasze zakupy. Wiele nie kupiliśmy. Co mi się przypomniało, cały rok zbierane baterie po różnych wynalazkach ze świąt. Zużyte baterie musiałam wyrzucić, także też to zrobiłam i pokażę Wam, co to jest Wegman właściwie, żebyście wiedzieli, bo nie wiecie, co to jest Wegman. Takie coś, taki ludzik. Czasami zdarza się, że on ma oczy z rodzynkami. Także taki fajny ludzik i on ma taką fajeczkę. Kacper lubi go zjeść. Łopala. No już po fajeczce. Spadła mi. Ale to nic. To nie ma znaczenia, bo ona nie jest jadalna. To jest takiego jakby ta fajka z takiego porcelitu czy czegoś takiego. No, a tu jest ten Wegman i ta fajka jest taka jakby zapiekana tutaj. Także to nie wiem, co wygląda. Kasia lubi go jeść. No, on jest na chyba drożdżowy bodajże. No i tak, no i tu przygotowania na święto świętego Marcina pełną parą, no bo w przyszłym tygodniu chyba jest, nie wiem którego dokładnie, bo nie jest to napisane u mnie w kalendarzu, nie jest to ujęte, ale widziałam, że tam gdzie myśmy byli, było rozstawiana jakaś jedna karuzela, jakieś parę takich straganów, takich
można powiedzieć, takich chatek małych. No i tam będzie na pewno sprzedaż tych wekmanów i punczu. Puncz to jest tak, jakbyście się napili kompotu z suszonych owoców na święta. To jest ten podobny smak. Także to też jest do takie coś, to przeważnie dzieci piją, albo pije się wino grzane. U nas tam, gdzie niedaleko jest boisko, tam gdzie my tutaj mieszkamy, jest rozłożony ogromny namiot i tam będą tańce, hulańce i tak dalej. I powiem szczerze, nigdy na tej imprezie nie byłam, ale jest nieraz mega głośno, bo nie mam przyciszanych okien i po prostu jak stamtąd dudni muzyka, to po prostu nie idzie spać. No i co mogę powiedzieć? No i tak by to się zapowiadało, że chyba 11 bodajże, 11 listopad, to jest po święcie świętego Marcina i są właśnie te wszystkie imprezy i to zwiastuje wtedy, to jest związane tutaj z tradycją karnawału w Niemczech, niby są chyba krawaty obcinane czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale mnie się wydaje, że to się z tym łączy, bo ktoś mi kiedyś tak powiedział. No i później wiadomo, jest Adwent, no i później jest ten, jak się to nazywa, Boże Narodzenie i karnawał. Dalej leci okres tego karnawału, aż do ostatków, aż do Środy Popielcowej, to wszystko potem tak leci. Także tutaj są też rzucane słodycze i tak dalej. Nie wiem, jak w tym roku to wypada, muszę obejrzeć w kalendarzu, po prostu mam taką głowę ostatnio. Ale jeśli Wam się taki vlog pomelankowy, holowy podobał, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!